Witam ślicznie. Oto prezentacja rozdzielni przekaźnikowej do inteligentnego domu. Ta wersja posiada 5, raz, dwa, trzy, cztery, 5 przekaźników na 230 V prądu przemiennego, 25 A i 5 na prąd stały do 50 V, między 5 a 50 V. To też są bardzo dużej mocy, około 20 A SSR. I na czym polega autorski system? Do tych pinów, dwóch, ewentualnie jeszcze masa, to są trzy przewody, ale tak naprawdę wystarczą dwa przewody. Tak naprawdę wystarczą dwa przewody, bo masa jest zwierający. Tu jest jeszcze pomarańczowy 3,3 V i czerwony 5 V, to jest nam w ogóle niepotrzebne. Do tych dwóch przewodów, te dwa przewody są połączone do fotodiody. Gdy fotodioda dostaje prąd, świeci fotorezystor i zwiera te styki. I teraz, do tego jest też połączony przycisk, że można było ręcznie w ramach prezentacji sterować tym. Dodaje się do wszystkiego razy 2. Znaczy, dodaje się plus 2. O, to jest fachowo powiedziane. Dodaje się plus 2. Czyli, jeżeli chcę sobie włączyć przekaźnik numer do góry nogami 01, to muszę kliknąć, który przekaźnik. Raz, dwa. I raz, dwa, że chcę go włączyć. I się włączył. Jeżeli jest przekaźnik pierwszy, czyli 1 plus 1 daje 2, daje sygnał. Raz, dwa, jeden, to go wyłączam. Teraz ten. Ten będzie w takim razie trzeci. Raz, dwa, trzy. I włączam raz, dwa. I jest. Jeżeli wydam sygnał, powiedzmy teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa. Zapaliam się piątka. Jeżeli dam sygnał, jeden po prostu sygnał. Klikam. Raz. Wyłączy wszystko. To jest tak zwany reset. Czyli jeżeli wydam na ten przekaźnik numer 10, muszę dać 11. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. I teraz raz, dwa. I jest. Teraz znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Jeden. I wyłączony ten jeden. To jest nasz autorski system komunikacji za pomocą dwóch przewodów. Trzy, jeżeli byśmy mieli to zasilić, to potrzebujemy trzy przewody, tak? Potrzebujemy 5 V, potrzebujemy masę, czarny, czerwony plus 5 V i ten tu podwójny jest wylany do masy.